pan, dlaczego zgodziłam się na dzisiejsze spotkanie? Bo mi się pan podoba. Podoba mi się pan do tego stopnia, że nie zwracam uwagi na drobiazgi. Na przykład na kłamstwa, którymi mnie pan zasypuje. Kłamstwa? Nie rozumiem. Ale mam nadzieję, że nie zrobił pan krzywdy Frankowi. Może pani być o niego zupełnie spokojna. Zostawiłem go w bardzo wygodnej pozycji. Franek! Tak rzadko możemy być razem. Ciągle jesteś zajęty. I pocałuj go. Nie, nie tak. Pocałuj mnie. Jesteś jednak nieśmiały, Hans. Nie dałbym milionów to, gdybym mógł kupić twoje serce. Teraz nalej jeszcze raz swojej brzydkiej dziewczynie, którą tutaj zwabiłeś. Co ty opowiadasz? Jestem zazdrosna o swoich partnerów. Przestań. Zachowujesz się, jakbyś nie wiedziała, co cię czeka. A co mnie czeka? Co do tego chyba nie masz żadnych wątpliwości. Ty... No kończ, kończ. Wczoraj wieczór miałeś skłonności mówić mi zupełnie co innego. Rysują mi się w tej chwili pewne koncepcje, z których wcale nie wynika, że mógłbym wykluczyć pannę von Tilden. Wymagają oczywiście sprawdzenia. Myślisz o morderstwie? Myślę o zdradzie. Ze mną? Boisz się o mnie, prawda? Bardzo, Edyta. Naprawdę? Naprawdę. Ale tutaj mi nic nie grozi. Hans. Uważaj. Uważam. Uważam już 4 lata. Komukolwiek to się może podobać, bawić się, to znaczy, że nie kochał nigdy swojej matki.